Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Fokusowana. Dzisiaj kolejny projekt z denką. Jest tego denka, myślę, taka średnia ilość, ale jest dużo fajnych produktów, także pozwólcie, że Wam o nich właśnie w tym filmie opowiem. Ale zanim o produktach, to trochę co na mnie, bluzka z kosa, taka standardowa już u mnie, chyba wiecie, bo mam kilka jakby wzorów tej bluzeczki. MAC Lady Danger i te dyndające kolczyki są z Primarka. Jakoś tak stwierdziłam, że jak robię sobie koka, to sobie coś założę takiego dyndającego na uszy i wygląda to całkiem fajnie. Chyba muszę właśnie kupić więcej tego typu kolczyków, bo całkiem chyba ładnie to wygląda. Ale dobra, przejdźmy już do denka. Zacznijmy może od jednego produktu z kolorówki, którą mam Wam do pokazania. Jest to podkład od Charlotte Tilbury, to jest Light Wonder w odcieniu 2. Jak widzicie, on był przecięty, dosłownie wylizany do końca. Rewelacyjny podkład. I co jest fajnego, że tutaj pojemności jest aż 40 ml, czyli o 10 więcej niż w standardowych podkładach, jakie znajdziemy czy w drogerii, czy w perfumerii. Wiecie o co chodzi, po prostu jest duże, większe opakowanie. I ten podkład był bardzo wydajny, on był bardzo taki leisty, miał takie średnie krycie, na skórze wyglądał bardzo, bardzo naturalnie, był trwały, po prostu wyglądał druga skóra i bardzo dużo komplementów zbierał. Oczywiście nie pokawało mi się opakowanie, no bo nie było pompki, tylko taki dziubek, ale nie zmienia to faktu, że jest to podkład, do którego chcę wrócić, na pewno nie w ciągu najbliższego pół roku, bo mam tak dużo nowych podkładów do przetestowania, że chciałabym chociaż je porządnie przetestować, ewentualnie później decydować, co z nimi dalej, czy zostaną, czy pójdą w świat dalej, ale to jest podkład, który Wam naprawdę polecam. Uważam, że jest warty zainteresowania. Ja nie lubię tego podkładu Charlotte, tego, jak się nazywa, chyba Magic Foundation. On u mnie po prostu wyglądał jak ciacho i po prostu tak siedział mi na skórze, absolutnie u mnie się nie sprawdził. No i mam jeszcze z kategorii zapach różki z frezją od Jo Malone. Wypsikam, to jest chyba moje czwarte, piąte pakowanie. I kocham ten zapach, to jestem po prostu ja w butelce, to jest mój numer jeden, naprawdę, jeśli, no nie wiem, miałabym wybrać jeden zapach na dzień dzisiejszy, który chciałabym się psikać, to wybrałabym na pewno Jo Malone gruszkę z frezją. Kupiłam sobie teraz nowy zapach, kiedy byliśmy w BAF i wzięłam sobie piwonie z czymś jeszcze i ona przepięknie pachnie, ale ja mam wrażenie, że tego zapachu w ogóle na mnie nie czuć, bo jeśli się nim popsikam naprawdę tak intensywnie, jak ja to mówię, jak gaśnicą, wiecie, że po prostu psik, nie wiem, 8-10 razy, to ja mam wrażenie, że wychodząc na zewnątrz, kiedy mnie przewieje, to ten zapach ze mnie ucieka, także tamtego zapachu nie polecam, bo jest bardzo, bardzo nietrwały. A cena jest wysoka, także gruszka z frezją, kolejne opakowanie dotknęło ten kanał. Jeśli chodzi jeszcze o jeden zapach, no to już ulubienie z dwóch minionych miesięcy. Jeśli chodzi o kategorię zapachy do domu, czyli Yankee Candle, Autumn Glow, boski, słodki, ciepły, taki otulający zapach. Coś właśnie podobnego do bonbon. Wiecie, Victor and Rolf, tak? Ja to jestem słaba w nazwach, nazwiskach i tak dalej, ale na pewno kojarzycie, o który zapach mi chodzi, bo był już w ulubieńcach. Przepiękny i cały czas mówię to samo, muszę w końcu kupić świecę, ale mam teraz tą świecę z BAF i ją palę i na niej się tak teraz, że tak powiem, skupiam wieczorami, ale na pewno w końcu sobie kupię tą Autumn Glow, bo jest cudowna. Z takiej kategorii też coś na graniczu kolorówki, można powiedzieć. Zużyłam opakowanie 50, jak to się nazywa, papierków do, jak to się nazywa, bibułki matujące, o właśnie, marki Essence, bardzo fajne, tanie, nie uważam, że należy wydawać dużo na taki gadżet, bo też zwykła chusteczka się fajnie sprawdzi. Ja nie rozumiem fenomenu tych chusteczek z Inglota, miałam jakieś okazję przetestować i jakoś tak, nie wiem, one dla mnie taką trochę taką ceratę podchodzą niż po bibułki matujące. Teraz mam takie bibułki z chyba Vibo i też się bardzo fajnie sprawdzają, także tanie bibułki, a robią co mają robić, nie przepłacajmy za takie pierdoły. I teraz mam kategorie, mam dzisiaj produkty podzielone kategoriami, po prostu brawo, ja jestem taka dzisiaj, wiecie, przygotowana. Dobra, mam kategorię ciało, no i mam pierwszy produkt ciało, dłonie to też ciało, chciałam powiedzieć dłonie to też ręce. Mydełko w formie pianki z marki DAF, wersja gruszka i aloes, zapach bardzo ładny, że powiem, w opakowaniu był, ale na skórze już był bardzo, bardzo delikatny. Ja początkowo myślałam, że to jest taka pianka do mycia ciała. Oczywiście też tak można tego produktu używać, ale jedna z Was mi uświadomiła, Ania, to jest żel do mycia... Nie, czekajcie, źle, coś teraz namieszałam. Ja myślałam, że to jest do mycia rąk, a to było do mycia ciała, tak? Bo piszę pod prysznic. Ja, ale powiem jeszcze raz, wracając, bo jestem już pokręcona, bo mam za dużo rzeczy do zrobienia dzisiaj i myślę, co po tym nagraniu. Używałam go i pod prysznicem, ale był bardzo słaby. Używałam go też jako produkt do mycia dłoni, wtedy się sprawdził lepiej. O, to chciałam powiedzieć, dobra, wybrnęłam. Nie polecam, bo kosztował 2 funty na promocji i był słaby. Zapach też był słaby, słabo wydajny, także ogólnie nie. Produkt do mycia ciała, który uwielbiam, czyli Clean On Me marki Soap and Glory, zużyty. Uwielbiam ten zapach, oczywiście te produkty się jakoś mocno nie pienią, jakoś rewelacyjnie skóry nie nawilżają. Ja głównie kupuję ze względu na zapach co jakiś czas. Myślę, że ostatni raz miałam ten zapach przynajmniej rok lub 2 lata temu, no bo takie duże opakowanie wystarczy nam na kilka ładnych tygodni, na parę miesięcy i po prostu nam się to nudzi po jakimś czasie, bo jest naprawdę słodki i intensywny. Co mnie denerwuje w tym produkcie, to jakby pompka, bo ona wypluwa bardzo mało produktu, także trochę to jest irytujące i szkoda, że nie ma tu jakiejś, nie wiem, na choćby zwykłej formy takiej, wiecie, odkręcanej i tak dalej, jak standardowe żele pod prysznic, bo ta pompka jest do wymiany moim zdaniem. Kiedyś chyba była lepsza, nie wiem, może jakoś, wiecie, wydaje mi się, że była lepsza, ale jeśli jeszcze nie próbowałyście lub będziecie w UK na święta lub ktoś do Was przyjeżdża z Anglii właśnie na święta lub jeśli mieszkacie w Niemczech, bo z tego co wiem, to w Niemczech też są te produkty dostępne, to Wam polecam, bo zapach jest naprawdę bardzo fajny, pod warunkiem, że lubicie słodkie zapachy. Mam również 2 tytany pod pachy, akurat ja mam te same z DAF, widzę tylko, że jest trochę inna szata graficzna, ale tak właśnie 2 tytany, najlepsze, niezastąpione. Mam też dezodorant, to jest jakiś taki dezodorant kupiony gdzieś przypadkiem, że odpowiem w Funciaku czy w Wilkinsonie, po to, żebym go miała w torebce, żeby się tak powiem dopsikać ewentualnie, jeśli jest taka potrzeba. Zapach był dosyć słodki, intensywny i taki pudrowy, troszkę duszący, no ale spełnił swoje zadanie, że tak powiem. Pomagał, kiedy była taka potrzeba. Zdenkowałam również 2 peelingi do ciała. Pierwszy to jest peeling cukrowy marki Green Pharmacy i powiem Wam, że on był niby w porządku, ale nie jestem do końca z niego zadowolona, ponieważ on na drugim składzie na drugim miejscu w składzie ma parafinę, a parafina, wiadomo, pochodna ropy naftowej i tak dalej, to jest produkt, to jest składnik, którego ja unikam, zwłaszcza jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, bo parafina to dla mnie jest zło, zwłaszcza taka parafina, jak jest w peelingach i tak dalej, po prostu nie chcemy tego, ja jestem przeciwnikiem, wiem, że są dziewczyny, które parafinę lubią, ale ja jeśli słyszę, że ktoś płaci za krem pod oczy 200 zł, a chodzi mi o krem Bobbi Brown, a tam na drugim, i że jest woda, na drugim składzie miejscu jest parafina i to jest ta zła parafina, bo nawet to sprawdziłam, czy ogólnie drogie marki lubią takie tanie zapychacze, to mnie to bardzo denerwuje. Ja może nie mam jakiegoś hopsia na punkcie składów, nie znam każdego składnika po kolei, skąd on jest, czy on jest dobry, czy on jest zły, czy nie wiem, powoduje uczulenia, alergię, zapychania, nie wiem tego, ale wiem, że parafina to jest dla mnie złą. Ja tego nie lubię, także tego peelingu Wam nie polecam. Ja znalazłam taki sposób na niego, że używałam go po prostu na suche ciało i wtedy był trochę mocniejszy, ale właśnie czułam później się taka trochę oblepiona. Proszę bardzo, tak wygląda opakowanie. Zapach bardzo ładny, był taki bardzo miodowy, taki słodki, ale no tak jak mówię, nie, bo są produkty lepsze, takie jak na przykład produkt marki Organic Shop i tutaj akurat był peeling solny z algami i tutaj już skład jest rewelacyjny, tutaj nie ma, że tak powiem, zbędnych zapychaczy, dużo opakowań, tutaj jest 250 ml, tutaj chyba też była 250, nie, tutaj było 300, także odrobinę było opakowanie większe, ale to są moje zdecydowanie ulubione peelingi, one są tanie, też u Ani w sklepie dostępne, z tego co już wiem też wróciły te peelingi na jej sklep, na eBayu, także możecie sobie je zamawiać bezpośrednio ze sklepu, nie musicie wcale jechać do Melton, miasta sera, jak ja to mówię, ale polecam Wam, w Polsce one też są dostępne za naprawdę przyzwoite pieniądze. Teraz mam wersję pomarańczową i pachnie obłędnie, naprawdę piękny zapach. To jest mój pierwszy solny i powiem tak, był ok, ale wolę te cukrowe, ten też miał taki dosyć intensywny zapach i był taki szaro-zielony, taki dosyć ciemny kolor i tak troszkę męsko pachniał. Teraz pielęgnacja skóry. Zdejmowałam, już nie wiem, które opakowanie płynu micelarnego z Garniera. Tutaj akurat miałam to opakowanie o pojemności 400 ml. Naprawdę bardzo produkt wydajny. Ja jakoś mam, nie powiem wam tak, mam ochotę na nowo wrócić do Biodermy, żeby sprawdzić, czy ona jakoś inaczej gdzieś na mojej skórze zachowywała. Z tym, że moja skóra nie jest skórą... jakby to powiedzieć, brakuje mi słowa, nadwrażliwą, i wiem, że są osoby, które wolą właśnie Biodermę z tego względu i może za jakiś czas do niej wrócę, żeby sobie porównać, bo lata temu używałam Biodermy. Teraz najczęściej kupuję właśnie Garniera, bo jest taniej dostępny, często na promocji mogę kupić takie opakowanie za 3 funty lub to opakowanie o pojemności 700 ml za piątkę. Chociaż ostatnio ich nie widziałam, bo chciałam sobie kupić na zapas, ale to jest mój ulubiony płyn micelarny od lat już tak naprawdę i to jest taki pewniak. W moim przypadku mam też dwa toniki i pierwszy to jest tonik marki Dr. G Hydra Intensive, to jest cała seria, którą ja dostałam właśnie do przetestowania i powiem wam tak, przepiękne opakowanie, właśnie takie ombre i tonik naprawdę spełniał swoją rolę, był dla skóry delikatny, był fajnym nośnikiem kolejnych produktów, przez które, że powiem, one się głębiej do skóry wchłaniały, bo ja zawsze robię tak, że kiedy umyję skórę rano, nałożę tonik, od razu kiedy skóra jest taka wilgotna, nakładam serum lub krem lub jeszcze esencję czy emulsję, bo ja tych kroków trochę jednak stosuję, to ten tonik był fajnym nośnikiem, ale nie uważam, że był warty swojej ceny, ponieważ ten tonik jest dosyć drogi, on kosztuje myślę, że około, nie wiem, 80-100 zł, naprawdę... A to nie jest tania rzecz i nie warto moim zdaniem aż tyle wydawać na toniki, ponieważ można kupić tonik marki Ecolab, który kosztuje 15-20 zł, a jest rewelacyjny, albo teraz mam znowu tonik marki Natura Syberica i on też jest rewelacyjny, naprawdę po prostu tamten to jest taki mega nawilżacz, także jest fajny, raczej był fajny, robił co miał robić, ale nie uważam, że jest warty swojej ceny, ale jeśli miałyście ochotę go kupić i nie jest dla was problemem wydaniem takiego hajsu na tonik, to jak najbardziej. O tak, powiem, że wszystko jest fajnie, tylko nie cena. Drugi tonik, jaki zużyłam w tym miesiącu, to jest tonik marki Sante i to jest marka na pewno o wiele bardziej przystępna cenowo niż Dr. G i ten tonik był naprawdę bardzo fajny, lekki, nawilżający, bez alkoholu, on też jest wegański z tego co tutaj widzę i ten przywędrował do mnie prosto z Niemiec, także dziewczyny, jak macie okazję dorwać go w DM-ach, to bierzcie, bo naprawdę bardzo przyjemny tonik. Czy ta marka jest dostępna w Polsce? Nie wiem, dajcie znać, bo nie wiem. Ta sztuka przywędrowała do mnie prosto z Niemiec. Dalej, pielęgnacja skóry. Mam dwa produkty do demakijażu i obydwu wam niestety nie mogę polecić, ponieważ były moim zdaniem bardzo, bardzo słabe. Zacznijmy od tego droższego. On już kiedyś był gdzieś chyba wiosną na kanale, pokazywałam wam go w bublach i to jest niestety... Kills. Wiecie, że Kills naprawdę bardzo lubię i większość tych produktów mnie się świetnie sprawdza, ale niestety ten produkt do makijażu był bardzo słaby, bardzo przeciętny. On dla mnie był jak taki rozcieńczony olejek, raczej to serum, którego używam na noc, który tak uwielbiam, o czym wiecie, także pomijmy. To było bardzo słabe, to średnio zmywało makijaż, ten olejek był bardzo taki lekki, nie był taki tłusty. Teraz mam olejek z marki Wianek i on jest taki konkretny, taki gęsty, taki treściwy, a to było takie bardzo lekkie, bardzo wodniste, bardzo słabe, jedyne co było to fajny zapach i pompka, ale cena około 40 funtów, no nie, niestety dla mnie strata pieniędzy, wymęczyłam go, używam go też często rano do mycia skóry, bo chciałam po prostu go jak najszybciej skończyć i drugi raz na pewno nie kupię, także jestem zawiedziona, bo serum uwielbiam, ale też z tej serii miałam próbki takie, tego kremu pod oczy i też były bardzo, bardzo słabe, bardzo przeciętne. No i drugi produkt również niemieckiej marki Balea, a raczej Balea dostępna w DM-ach, chociaż nie, co ja mówię, wszędzie gdzie są DM-y, tam jest Balea, tak? I to był właśnie olejek do demakijażu i ja na początku myślałam, że to jest produkt, taki olejek, wiecie, do mycia skóry lub do nawilżania skóry. Wziąłam go pod prysznic i tak go używam, mówię, nie, no jakiś dziwny. A dopiero później tak patrzę, a mówię, a coś tu jest z make-up, wiecie, w nazwie. To mówię, nie, to jest chyba raczej do demakijażu, a nie do skóry. I do makijażu również bardzo słaby. Miałam wrażenie, jakbym się myła lekko tłustą wodą, także zużyłam go, bo go zużyłam jako taki drugi krok do domywania makijażu pod prysznicem, ale był bardzo przeciętny, bardzo słaby, jeszcze słabszy od Killsa, no ale on na pewno nie był aż tak drogi, także szkoda. Zdejkował, a tutaj jeszcze mam próbkę, to jest po prostu porażka. Glossier Milky Jelly Cleanser. Dostałam taką dosyć dużą próbkę przy moim ostatnim zamówieniu i powiem wam, że ta kolorówka, zwłaszcza podkład i korektor bardzo mi się fajnie sprawdzają, jestem z tych produktów zadowolona, to była jakaś porażka. To była właśnie taka gęsty żel, który no to jest, tak się dziwnie mamlał pod palcami. W ogóle na skórę, jak to nałożyłam, to miałam wrażenie, że to tak jeździ po skórze, a nie rozpuszcza w ogóle produktów, które są pod spodem. I użyłam go też w jeden dzień rano do mycia skóry i nie, takie po prostu dziwne. To było dziwne, także niekoniecznie. Mam teraz dwa olejki, no i mój absolutnie ulubiony olejek marki Number 7, po prostu kocham ten zapach. W ostatnim czasie chyba 2 opakowania zużyłam pod rząd, na pewno do niego wrócę, to jest mój taki pewniak i to jest bardzo fajny produkt do dostania właśnie w drogeriach Boots, bo marka Number 7 jest tutaj u nas na wyspach w Bootsach, także dziewczyny, jeśli macie ochotę coś kupić stacjonarnie, nie chcecie zamawiać, to ja Wam to olejek naprawdę serdecznie polecam, bo dla mnie się sprawdził rewelacyjnie. Wiem, że dziewczyny, które mają cerę bardzo suchą, nie są do końca z niego zadowolone, ale do takiej cery normalnej czy mieszanej myślę, że to będzie coś świetnego. Tutaj kolejny produkt z Niemiec. Jak ta marka się wymawia, to tylko pewnie wiedzą dziewczyny, które mieszkają w Niemczech, także nie będę się tutaj, że tak powiem, poniżała i próbowała wymówić pełną, prawidłową nazwę, bo chociaż nie wiem, czy to jest po niemiecku. To był taki dwufazowy olejek, ja Wam pokazywałam go na pewno na Instastory i mówiłam Wam, że on wygląda jak taki rosołek po wymieszaniu i aplikowany na skórę miał być taką bombą witaminową, ponieważ tutaj było bardzo dużo witamin, między innymi witamina C, ale na mojej skórze on na skórę nawilżał, ale nie tak mocno jak myślałam, na pewno słabiej niż ten olejek z Number 7, także cieszę się, że miałam możliwość wprowadzenia sobie tej próbki, ponieważ to serum było takie właśnie dwufazowe i przez tydzień ponad używałam tej miniaturki, bo to było chyba 5 ml, nieważne, ale tak jak mówię, na mojej skórze średnio, a dostałam go od dziewczyny, która ma cerę naprawdę suchą i u niej sprawdzał się rewelacyjnie, także myślałam, że mnie zrodzi jakaś super bomba, nie wiadomo co, a było tak sobie. Kilka rzeczy do włosów i pierwsza to farba, jak zawsze L'Oreal Casting Creme Gloss w odcieniu 300. Mam problem z tą farbą, ponieważ ona mi ostatnio coś nie chwyta moich odrostów. Po prostu nie wiem, trzymam ją na 40 minut, jak nie dłużej, a po 2 myciach ten kolor mi się bardzo mocno wypłukuje. I tutaj jest informacja, że to jest taki, jakby taka szamponetka, czy taka farba na 28 myć. I ja włosy teraz myję praktycznie codziennie, także po 4-5 tygodniach już muszę nałożyć kolejny raz farbę, bo bardzo szybko mi się teraz ona wypłukuje, nie wiem w ogóle o co chodzi, a wcale nie używam jakichś mocno oczyszczających szamponów na co dzień, także no słabo, ale mój ambitny plan jest taki, Wam to już mówiłam ostatnio, żeby do stycznia czy do lutego nie farbować włosów, wypłukać tą farbę jak najmocniej i iść do fryzjera znowu na ombre. Nie obcinać może jednej końcówki, tak naprawdę końcówki, żeby tak odżyły, ale ombre. To jest mój plan, tak na wiosnę znowu się troszkę rozjaśnić przy twarzy. Włosy to już było, także nie będę się za bardzo rozgadywała. Pantin 2 w 1 szampon z odżywką, był w ulubieńcach, był już w denku, także wiecie, że lubię. Tu też bardzo fajny szampon, to była woda kokosowa i aloes marki Garnier. Miałam kiedyś taką dosyć długą miłość do szamponów, które są żelowe i ten naprawdę mi się fajnie sprawdził, super się pienił, bardzo ładny zapach, ja nie jestem jakoś kokosowa, bardziej jeśli chodzi o takie zapachy naturalne to ogórkowa lub lawendowa, albo słodka owocowa, albo pomarańczowa, ale nie kokosowa, ale ten zapach naprawdę mi się bardzo, bardzo podobał, także Wam mogę spokojnie polecić, ja go kupiłam na jakiejś fajnej promocji. No i zdenkowałam też maskę, która była ostatnio w ulubieńcach, czyli maska marki L'Oreal, chyba każdemu doskonale znana, ja czasem wracam do takich klasyków, fajny zapach, trochę taki gumiany, w sensie jak guma balonowa, coś takiego, fajna maska, robi to co ma robić, wygładza, nawilża włosy, też często można dorwać ją na promocji, tutaj akurat było dużo opakowanie, ponieważ tutaj było aż 300 ml, mam przekreśloną baterię, a zostało mi kilka rzeczy jeszcze do pokazania, także się sprężę, płatki z Wilkinsona, klasyk, tutaj miałam jakąś maseczkę w sasze, jeszcze raz, maseczkę w płachcie, która mi się w ogóle nie sprawdziła, trzymałam ją na skórze prawie pół godziny, a nic nie zrobiła. U mnie maski w płachcie to raczej są na nie niż na tak. Miałam również próbki takiego produktu, to był krem maska na noc marki Lavera i to było coś świetnego, polecam Wam, super na obniżenie. To były tylko próbki, ale pamiętam, że go chcę i one są też u Ani właśnie w sklepie dostępne, także za jakiś czas na pewno się w nie zaopatrzę, jak ukończę trochę tych rzeczy, które mamy aktualnie, bo mam ich już trochę za dużo pootwierane, także muszę przystopować, ale to jest produkt, który przypadł mi do gustu już po samych próbkach. Maseczka normalizująca marki Wianek do cery tłustej i normalnej z glinką i ona mi się fajnie sprawdziła, ponieważ tak lekko mi skórę zmatowiła. Ostatnio moja skóra, mówiłam Wam, że dosyć mocno się tutaj przetłuszcza w tej strefie, nazwałam ją roboczo strefą I, czyli broda, nos i tutaj właśnie przynosi te pory, także takie maseczki co jakiś czas matujące fajnie się u mnie sprawdzają. Moja absolutnie ulubiona maseczka marki Eveline, głęboko odżywcza, dwie saszetki. Mamy właśnie tutaj część taką bardziej kremową oraz drugą żelową. Super, wiem, że jest problem w Polsce, żeby je dostać. Nie wiem, czy aż takie wykupiłyście, czy ja bym miała aż taki zasięg, żeby te maseczki tak z półek znikały. Nie wiem, ale jeśli je gdzieś dorwiecie, to weźcie sobie przy okazji, nie wiem, 2 lub 3 opakowania więcej. Dajcie koleżance, dajcie przyjaciółce, bo ta maseczka naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Super nawilża, fajnie napina, idealna pod makijaż. Taka maseczka bankietowa bym ją nazwała. Tutaj po prostu to była porażka. Czy Wy oglądałyście tego vloga, kiedy ja tą maseczkę nakładałam? To jest maseczka z Primarka, która kosztowała aż 3 funty, a to była po prostu... to była porażka. Ta maseczka w ogóle była jakoś dziwnie wykrojona. Mam wrażenie, że zamiast być właśnie tak wykrojona w takie, powiedzmy, jajko, to była jakby na odwrót przekręcona i wykrojona na oczy i na usta. I ta płachta, ten materiał, z której ta maska była zrobiona, był tak sztywny jak stare prześcieradło, tylko po prostu w unicorny, także nie polecam. Nie wiem, no wzięłam to w Primarku, bo unicorny, ale to była po prostu porażka. Bo ja tego nawet nie byłam w stanie chyba przez 3 minuty na skórze utrzymać, bo po prostu to mi spadało, to nie chciało się do skóry przylepić, po prostu jakaś masakra. Jeszcze jedno opakowanie z płatkami. Tutaj miałam taki produkt marki AA, profesjonalny zabieg laser rozjaśniający i tutaj miałam plik, maskę oraz krem na zakończenie zabiegu. Absolutnie nic się na mojej skórze nie zadziało, jedynie fajny był krem, był taki nawilżający, ale drugi raz jakoś bym po ten produkt nie sięgła. Pisałyście mi na Instastory wtedy, że fajny zabieg chyba nawilżający czy nawadniający, ale właśnie tak mówię, ten rozjaśniający moim zdaniem, no nie, słabe to było. I teraz mam 3 maseczki na koniec. Pierwsza maseczka, którą robiłam sobie dzisiaj, to jest maseczka, którą kupiłam za funt 99 w TK Maxxie i to była maska oczyszczająca, taka glinka i powiem Wam, że mega dużo opakowanie, ponieważ tutaj było aż 10 ml i to, jak ona oczyściła moją skórę, jak moje pory zostały zwężone, po prostu to był jakiś hit, na pewno kupię je ponownie. Tutaj ta maseczka była w formie takiej dużej kapsułki i bardzo duża, bo już powiedziałam, że tam tu było aż 10 ml w środku i chętnie sobie kupię jeszcze inne, żeby sprawdzić, jak się będą sprawdzały na mojej skórze, ale to było coś naprawdę fajnego, wartego uwagi, także ja ją odkładam też do ulubieńców, bo myślę, że warto będzie Wam ją jeszcze raz pokazać. No i teraz maska, która po prostu... była dziwna. To jest maska marki Elbiotica, maska silnie oczyszczająca, odświeża i redukuje rozszerzone pory i to jest taka maseczka, która robi taką piankę na skórze. Ja robiłam relację na Instastory, kiedy jej używałam i po prostu to była jakaś porażka. Ona z moją skórą nic nie zrobiła, w ogóle jej nie oczyściła i to nie było przyjemne trzymanie jej przez 15 minut, ponieważ kiedy ona zaczęła mi tak bąbelkować właśnie, zrobiła się taka pianka, to ja miałam wrażenie, że ta piana mi teraz wejdzie do oczu, wejdzie mi do nosa, do ust, w ogóle nie wiem, ja chyba mam gdzieś zapisany filmik, ja Wam może pokażę, jak to wygląda, bo jak nie pokażę Wam teraz tego, to później zapomnę. O, czekajcie, nie wrzucę tego po prostu. O Jezu, to wygląda po 10 minutach, wszystko mi wchodzi w nos i w usta i lekko mnie tylko skoczy. Mam nadzieję, że dobrze oczyści i że nic mnie zacznie kopać. Dziwne, to jest naprawdę dziwne. No i tak to wyglądało. Ja też wysłałam ten filmik mojemu mężowi i zapytał się, czy wszystko ze mną w porządku. Ale tej maski Wam nie polecam, na szczęście kupiłam ją na jakiejś promocji, chyba w Hebe czy gdzieś za chyba 12 zł, bo normalna cena to jest około 2 dych. Ja absolutnie uważam, że jest niewarta swojej ceny, nawet 3 zł nie jest warta. No po prostu nic nie robi, po prostu oglądacie jak jakieś troskliwe misie po wypadku samochodowym, którym coś się stało, także nie, absolutnie nie. No i na koniec maseczka, której używałam 4 razy, a tak naprawdę na 3 razy jest taka idealna i to jest maseczka, po prostu najlepsza maska, jakiej używam do tej pory, maska od Charlotte Tilbury. Ja Wam pokazywałam się też gdzieś w niej, oczywiście na Instastory. I to jest maseczka, która przychodzi do nas sucha i ja Wam pokażę, jak ona wyglądała. Teraz jej oczywiście nie będę nakładała, bo mam pełną twarz, ale na pewno sobie ją za jakiś czas kupię, kiedy troszkę potękuję tych masek, które już mam. I ona do nas przychodzi właśnie taka, przychodzi do nas taka sucha maseczka, którą jak zakładamy, to wyglądamy jakbyśmy, albo jak Hannibal, albo jakbyśmy po prostu uciekły z jakiegoś zakładu psychiatrycznego. Ale to, jak ta maska nawilża, to jest po prostu magia. To jest świetny produkt, naprawdę. Ona jest droga, bo ona kosztuje chyba 16 funtów za taką jedną sztukę, ale jeśli mamy ją na 3 razy i ona naprawdę jest tak zajebista, że ja po tej maseczce nie muszę aplikować żadnej pielęgnacji, a mój makijaż był po prostu rewelacyjnie, także warto, moim zdaniem warto. To jest drogi produkt, ale naprawdę warty swojej ceny. No bo dobra, tutaj niech ona kosztuje normalnie te 20 zł, czyli też 4 funty, a jest jednorazowa i jest do niczego, a ta kosztuje te 16 i możemy ją nałożyć na skórę 3 razy i za każdym razem jest po prostu efekt wow, 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 wow. Naprawdę nie trzeba iść do kosmetyczki i wydać 30-40 funtów na jakiś zabieg, bo można sobie zrobić pierwszy lepszy peeling, jaki macie w domu, ostrzejszy, nałożyć tą maskę i jest naprawdę efekt konkretny. Ja nie widziałam nikogo na polskim YouTubie, żeby ktoś tą maseczkę testował, a naprawdę jest warta zainteresowania, także w końcu może Wam ją pokażę w ulubieńca, bo cały czas o tym zapominam. Także dobra kochani, z mojej strony to wszystko, teraz tak sobie siadłam jak wiecie pani przy biurku, z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że film się Wam podobał, że zostawicie dużego kciuka w górę i że zasubskrybujecie, jeśli tego jeszcze nie robicie, a z Wami się widzę w kolejnym filmiku, także buziaki, trzymajcie się ciepło, pa pa.